pozwoliłem sobie zajrzeć w internety, to robi między innymi to różowe, to jest kucharz. To jest ten stary dziadek, który jest kucharzem. Nazywałem to babcią. I on będzie budował piekarnię, ale to jeszcze nie. Jeszcze nie mamy do tego dostępu. A to pani farmerka to tak naprawdę stajenna, która może upgrade'ować jedną farmę do poziomu stajni, gdzie możemy zmieniać sobie nasze mounty. Także dobrze wiedzieć, że byłem w błędzie. Dobra. Weź mi tu wygeneruj kasę, proszę. Jakieś polowanie, coś tu tego. Może ulepszymy. Ulepszymy ten mur. Najbardziej jak się da. Kurde, przydałaby się jakaś skrzynka. O, ten tutaj ile nafarmił? Dobra, gościu, jesteś wielki. Myślę, że musimy zainwestować w tą farmę. Bo jest bardzo ciężko z kasą. Nie wiem, czy mamy co liczyć na kufer z kasą. Po której ze stron. Tu jest bardzo dużo osób do zrekrutowania, ale ja nie mam kasy. Ja potrzebuję wydać ją na coś innego. Dobra, wracamy. I zajmiemy się lekkim obwarowaniem się oraz musimy zacząć farmy, nie? Uskuteczniać. Mam nadzieję, że mnie tu nic nie będzie ścigać z tego portalu. Udało się. O! Ten to jest dobry ziom. Tutaj zawodnik. Sporo kasy nam uzbierał. Ty coś masz dla mnie? Ty, no zaczęli coś polować. Nieźle, nieźle. Dobra. Pierwsza farma. Mam nadzieję, że utrzymają się tu jakkolwiek. Okej. I może ze trzy kosy od razu bym zamówił. A się wyzerowałem z kasy. Aha. Tutaj nie ma jakiejkolwiek palisady. No cóż, jest to problematyczne. Proszę, utrzymajcie się jakkolwiek. Ej, dobrze im poszło. Ziomek starczą przytankował ostro. Ale jest okej. A co tutaj? Tutaj ich przegonili? Aha, ta strona nie dała rady. Ja pierdzielę. No, ta wyspa to mi ostro daje w ciry. Tutaj są łuki nasze. Mam nadzieję, że ktoś je sobie podniesie. Nie mam pojęcia, jak zdobyć kasę w tym momencie. Liczę na ten wory, na ten... Nie chciałem płacić za kamyczkę, chciałem wam pieniążkę dać. Liczę na ten kufer z kasą, nie? Gdzieś tu w terenie, ale nie wiem, jaka jest szansa, że on się pojawi. Już miałem dwa na tej mapie, nie wiem, czy one się w ogóle pojawiają z czasem. Chyba nie. Chyba nie, bo już mamy tutaj, widzę. Może. Kurde, jest ciężko, nie wiem. Bez tego jelonka jest bardzo ciężko. A powrócić na poprzednią wyspę nie mogę, żeby go zabrać. Nieciekawa sytuacja. Większość kasy to mi na razie zapewnia ten łucznik tutaj na tej wieży. O! Zarzada? Panie, jakbym go jeszcze przepędził raz tego jelonka w prawą stronę. Uda mi się?
Udało się, bardzo ładnie. Super jest ten łucznik. Teraz musimy się tu jakkolwiek obwarować. W tym miejscu najlepiej. Też nie wiem, czy chcę inwestować w tą wieżę, czy chcę bardziej zainwestować w ilość łuczników. Są cztery łuki do podniesienia. Ktoś tu ma pieniążka dla mnie? Coś masz? Nie masz. Jest ciężko. Ja tutaj też siedzę jak na szpilkach, czekam na ocenę z egzaminu. Ponoć wpisuję właśnie w tym momencie, ale... A nawet nie mogą wziąć tych łuków, bo ja nie mam kas... tych... mieszkańców. O! Czyżby farmy już tutaj... No! Bardzo ładnie. Czy zdążycie mi tutaj za... wybudować lepszy ten... mur? Zdążysz uciec? Jeden z drugim. Bierzcie łuki jak najszybciej. No ale przynajmniej jest ciekawie. Narzekałem, że jest łatwo, a tutaj proszę. A panowie farmerzy to wy nie uciekają? W razie ataku? Oj, zabiorą mi pieniążka mędy. Uciekać, uciekać. Chyba zdążą. Uda nam się obronić? Nie udało się. Zniszczyli nam. A te dwa razy mnie zdąży uderzyć. Ojojoj. Może lepszym pomysłem byłoby ulepszenie tego muru tutaj. Niż odbudowa cały czas tamtego. Ciężko mi powiedzieć. Mamy jakieś łuki jeszcze w zapasie? Mamy jeden łuk tylko. Bym spróbował tutaj jeszcze troszeczkę zwierzaczków podpuścić temu naszemu łucznikowi, co nam tu całą kasę generuje. On tutaj jest takim MVP trochę. Jelonka bym mu tam zapędził. Tam nawet dwa. Okej, dobrze uciekł. Nie, nie, w tą stronę, kurde. Jezu, on zabrał tego pieniążka i... Nie wiem, nieważne. No, jelonku, w prawą stronę proszę uciekać. Dasz radę? Bardzo ładnie, proszę. No i... A, no cóż. A coś tutaj jeszcze uzbierał. Jednego pieniążka. Ale panie łucznik, proszę tu więcej uzbierać. O! O, coś tutaj upolował, bardzo ładnie. A ten? Też tutaj coś ma. Bardzo ładnie. Oj, farmy się zwracają. Zdążymy tutaj poprawić ten mur? Mam nadzieję, że tak. Ten łucznik z tej wieży to mógłby w ogóle zejść. A jak tutaj z tej strony wygląda sytuacja? Nie za ciekawie. Ulepszymy, ile możemy. Macie jakąś kasę? Coś tu macie. Ty coś masz? Niekoniecznie. Ten piekarz w ogóle? Może spróbuj
by tworzyć piekarnie z wieży strzelniczej takiej, jak już jest ich trzech na wieży. Czyli dosyć ciężko, dosyć daleko progresji. I on może zapewnić nam prostszy dostęp do pracowników, bo on przyciąga tych takich właśnie wieśniaków, nie? Dobra, coś tutaj się udało odbudować, choć trochę. Jeszcze dwóch łuczników możemy wyprodukować. Chociaż mamy trzech ludzików, więc wyprodukujemy trzech. Mam jeszcze łuk w zapasie. Trzy łuki w zapasie mamy. Jak to wygląda? Wygląda średnio. Ale lepiej niż było. No niekoniecznie. Dobra. Kurde. Może lepszym pomysłem byłoby tutaj się obwarować w tym miejscu, na ten płot. Ze względu na to, że dwie wieże by ich obstrzeliwały. No mam wrażenie, że tutaj kilka odcinków spędzimy takiej powolnej progresji. Jakoś mam wrażenie, że średnio mi idzie granie w tą grę, ale bawię się dobrze. Wy macie o tyle dobrze, że możecie przewinąć. Zwłaszcza jak nic nie mówię, bo się skupiam. Albo już nie wiem, co mam mówić. Dobra, tutaj nasz mur w miarę daje radę. Dobra, zajączka upolujesz. Idziemy zobaczyć, czy jeszcze po lewo coś mamy, jakąś kasę. Ten tutaj jest niezawodny, gościu. Nie wiem, czy tutaj w postawienie też chaty strzelniczej takie nie zdałoby egzaminu, żeby sobie tutaj ziomek strzelał do tych zająców. Myślę, że miałoby to prawo zadziałać. Ale farmerzy tutaj zdają też egzamin. Jest git. Fajny przychód nam generują. A musimy zająć się odbudową kolejny raz tej palisady. Niestety. Nas troszeczkę na nią nie stać. Ta prawa strona bardzo mocno podupada. Masz pieniążka? Tobie nie mam nawet czego dać, żeby cię zatrudnić. Jest ciężko. No po tej prawej stronie żadnej zwierzyny nie ma, co jest dziwne. Tutaj nie mam co zbudować. Lewa strona daje radę przez to, że ma ten kamienny mur, nie? Masz pieniążka? Ktoś? Masz jednego pieniążka tylko. Dwa, trzy. O tak. Coś dobra, coś mają. Super. Jeszcze zbiorę to, co jest tam po lewo i od razu ruszymy na... Jakbym mylił te strony, to bardzo przepraszam. Dobra, mamy kasę. Jest stabilnie. Możemy się lekko obwarować po prawej stronie. Głównie ulepszając ten mur, mam nadzieję, że zdążymy. I tą warownię. Gdzie są wszyscy moi budowniczy? Szybko tutaj przychodzić. Nie wiem, czy nie za późno. Oby nie. Następnego dnia spróbuję polatać po tych obozach i zatrucić jak najwięcej chłopów. Obudujcie to wszyscy. Bo już idzie atak. No nie zdążą tego zbudować. Niestety. No,
wytrzyma to jakkolwiek. Dobra, udało nam się przetrwać. Jest git. Ja od razu lecę tutaj po wieśniaków. Jest jeden, jest drugi. I za portalem powinien być kolejny. Jeszcze ciekawi mnie, jakie są różnice pomiędzy tymi mountami. Pewnie różnią się staminą, szybkością, ale ciekawe, czy mają jeszcze jakieś specjalne zdolności. Czy warto w nie szybko inwestować, czy niekoniecznie? Ciężko mi powiedzieć. Dobra, czyli tu jest w miarę stabilnie, choć chciałbym jeszcze bardziej ulepszyć ten mur. Więcej rolników by się jeszcze przydało. Ale jak tam wygląda ta lewa strona? Dzieje się tu coś? Jest stabilnie, mur przeżył. Na razie idę po paziów, żeby przyszli. Fajna gierka, mi się dobrze gra. Co to jest? Aha, to jest resztka z muru. O, ten tutaj ładnie upolował. Możemy śmiało tutaj po obozach polatać. Ile jest tutaj ludzików? Dwóch. I tam powinien być kolejny. Z dwoma? Też z dwoma. Dobra. Czyli zatrudniliśmy sześciu chyba łącznie, tak? I fajnie by było ich jeszcze poświęcić na łuczników, a potem zajmiemy się szkoleniem kolejnych farmerów, nie? Żeby był lepszy przychód kasy. Dobra, Gryf, nie denerwuj się. Wiem, że jesteś zmęczony. Jakie tutaj w tle są ciekawe budynki, jakieś wieże. No dobra, ten łucznik tutaj to jest genialny. Zarobił nam masę kasy. Ten też tutaj widzę, że nie odstaje. Jak tam farmerzy? Też coś mają kasy. Żeby mi się tutaj nie przelało za bardzo. Tą wieżę chcę ulepszać na poziom na kolejny? Na razie nie. Zbuduję dwóch farmerów i resztę zainwestujemy w dodatkowe łuki. Na siedzibę nie wiem, czy mnie stać. Stać mnie. Dobra, siedzibę też się udało ulepszyć. Jak tam z kasą? Trochę mamy. Ciekawe, czy... jak dużą pojemność ma farma? Ile ich się... skąd wy tyle kasy mieliście? Przepraszam bardzo. Dobra, jak tam idzie obrona? Nie dawajcie mi kasy teraz. Dajemy radę. Dobra. Wypchamy jeszcze dwa łuki. Nie możemy ulepszyć bardziej na razie siedziby? Nie możemy, z tego co widzę. Dobra, chcielibyśmy chyba odblokować kolejną farmę, mi się wydaje, nie? A kolejna farma jest dopiero... jest dopiero gdzie? Tutaj. Więc tutaj musielibyśmy się obwarować. A kolejne miejsce byłoby tutaj. Przy portalu, więc chyba nie do końca to jest dobry pomysł. Więc przesuniemy nasz punkt graniczny gdzieś tutaj. Ulepszymy tego naszego dzielnego wartownika. Odbudujemy nasz mur. Raz od razu farmę.
Drzewa do ścięcia jeszcze zlecimy. Więcej na razie nie mogę, widzę. Niech nasi budowniczowie się zajmą tym, co mają na razie, spokojnie. Kasa to i widzę, im się tutaj mocno przelewa na tej farmie, ale to bardzo dobrze. Nareszcie odzyskujemy jakąś kontrolę. Dobra, pełno mamy kos. Łuków też mamy prawie full. Jest full nawet. Zobaczę, czy są jakieś pazie tutaj do zatrudnienia. Jest dwóch nawet. A kto mu tam zabrał pieniążka po drodze? Oddajcie mu. Nie pamiętam, był tam obóz jeszcze jeden po prawo? Chyba był, no jest. Z dwoma paziami. Dobra, dwóch kolejnych. Może weźmiemy sobie tego kucyka przy okazji. Gdzie mam mu dać tą kasę? Do niego bezpośrednio, ok. No nie. To się sprankowałem, no nieźle. Nie podoba mi się ten konik, jest wolny. A ja myślałem, że on się tylko odblokuje, a nie zmieni go. Masz kasę na zmianę? Proszę mi dać. Trochę straciłem kasy w ten sposób, ale to nic. Dobra, pójdź się noc robi. Ale tutaj błąd narobiłem. Ucieczka. Znowu musimy poczekać, aż się noc skończy. A ile to kosztuje to? Ten budowniczy? 2, 4, 6, 8, 9. Halo, gdzie ten dzień? Mam nadzieję, że dzień zdąży nastać, zanim my dojdziemy do końca mapy, a oni mnie dopadną. W sumie nawet mogłem ich odciągać, nie? Gdy miałem problem. No, uciekacie? Ci jacyś uparci tutaj widzę. Gonią mnie? No gonią mnie, ale ja nic nie mam. Żadnego pieniążka. Zabrał mi kamyczka i koronę. Ej, oddaj to. Ej. Co to znaczy? Że koniec gry? Nie. Co się podziało? Straciliśmy koronę tamtym ziutkiem i co teraz? Mamy pierwszy dzień. Oddaj mi go. Nie do końca wiem, co tu się podziało. No jest to chyba nasza pierwsza wyspa, przynajmniej tak wygląda.
Nawet na pewno. I co teraz? Muszę zbudować statek? Odzyskać koronę? Czy o co chodzi? W ogóle dostałem osiągnięcie jakieś? Że straciliśmy koronę, ale nie nasze dziedzictwo. Gdzie jest nasz statek, co? Tutaj. Dobra, budujemy go. Nie powinno to zająć bardzo długo. Ej, czemu nasza Atena jest zaniedbana? Musimy to wszystko aktywować od początku? No dobra, obczajmy w następnym odcinku. Do zobaczenia.